Obcy, kosmici, UFO to tematy, które dziś zyskują coraz większą popularność. Jeszcze niedawno większość osób kojarzyła te terminy wyłącznie z serialami fantastycznymi, jak z Archiwum X, ale dziś powoli się to zmienia, gdy władze USA coraz częściej mówią i pokazują wprost, że na Ziemi pojawiają się obiekty naprawdę nieznanego pochodzenia, być może pozaziemskiego. Zresztą różnych tajemniczych spraw, jeśli chodzi o UFO i obcych, było już na Ziemi mnóstwo. Dziś pokażemy Wam naprawdę niezwykłe nagrania obcych. Właściciel tego domu od kilku dni słyszał tajemnicze dźwięki nieznanego pochodzenia. Postanowił więc ustawić kamerę, by sprawdzić źródło hałasu, ale nigdy nie spodziewał się, że nagra coś tak przerażającego. Istota, która została nagrana, przypomina szaraka, czyli jedną z istot pozaziemskich, która miała być widziana przez wielu ludzi na Ziemi. Według doniesień to głównie szaraki mają stać za porwaniami ludzi na Ziemi, choć warto wspomnieć o wyznaniu pewnej pielęgniarki z Roswell, która twierdzi, że pracując w tajnych projektach zajmowała się istotą, która miała rozbić się w Roswell. Według jej wyznania ten szarak był nie do końca stworzeniem biologicznym, a bardziej maszyną, robotem, który został stworzony przez inne istoty i wysłany na Ziemię. Jest jeszcze inne wyznanie kobiety, która twierdziła, że była porwana na Księżyc i była tam wykorzystywana przez potworne obce istoty, które przypominały ogromne jaszczury. Według jej słów szaraki też żyją na Księżycu, ale są one sterowane przez jaszczurzych kosmitów. Czy więc właściciel tego domu nagrał robota z kosmosu, szaraka? W Kerrville w Teksasie 25 lipca 2023 roku nagrano na niebie niewiarygodne zjawisko świetlne. Dwie kule światła wydawały się do siebie zbliżać i w pewnej chwili wydarzyło się coś niezwykłego. Zresztą zobaczcie to sami. Grupa turystów spacerujących wzdłuż rzeki Pilcomayo w Taria w Boliwii wykonali fotografię czegoś niezwykłego i nie wiedzą, co to jest. Warto wspomnieć, że ten teren od dawna słynął z historii na temat UFO. Jedna z nich dotyczy 1978 roku, 6 maja, kiedy błyszczący cylindryczny obiekt unosił się nad Tarią i w pewnej chwili rozbił się na odległej górze El Zaire w pobliżu rzeki Bermejo. Zanim uderzył w zbocze góry,
Wielu świadków, którzy widzieli to wydarzenie, mówiło, że z obiektu wyłaniał się gęsty, ciemny dym. Co więcej, wielu innych ludzi, którzy byli ponad 100 mil stąd, słyszało głośny huk. Tak głośny, że niektóre okna miały pęknąć. Wielu innych świadków widziało grubą, rosnącą kolumnę dymu, która unosiła się w powietrze po katastrofie. Jeden ze świadków, agent wywiadu granicznego o nazwisku Juan Hurtado, powiedział prasie, że obiekt był jak ogromny pojemnik na wino, który wyrzucał z siebie dym. Kontynuował, że widział to dość wyraźnie, gdy to przeleciało mu nad głową i stał wtedy z trzema innymi osobami. O samym uderzeniu twierdził, że było tak silne, że rzucił się on na ziemię i że czuł się, jakby cała ziemia drżała. Po wydarzeniu pojawiło się wiele doniesień w prasie. Według jednego z nich z czasem odzyskano cylinder o metalicznym kadłubie, o długości około 15 stóp i zawierający wgniecenia. W tym samym artykule stwierdzono również, że NASA przejmie odkrycia i zbada je. Wracając jednak do turystów, w 2023 roku sfotografowali oni w Boliwii bardzo dziwną istotę. Na zdjęciu pojawia się humanoidalna istota o długich kończynach i ogromnej głowie. Stworzenie wydaje się nie posiadać odbicia. Nad Bogotą ludzie zauważyli tajemniczy niebieski obiekt, który został określony jako półksiężyc nad Bogotą. Nagranie jest naprawdę niezwykłe. Opis tego dziwnego filmu brzmi: znalazłem to na odludziu i nie wiem, co to jest. Z pewnością to jedno z bardziej dziwnych nagrań, jakie możesz obejrzeć. Przedstawia ono tajemniczą istotę, stojącą na środku drogi, która próbuje skierować nadjeżdżający samochód w inną stronę. Postać wygląda bardzo blado, jest niezwykle chuda, ma bardzo dziwną głowę i bardzo długie ramiona. Niestety nie wiadomo, gdzie nagrano to stworzenie, ale wydaje się, że może to być jakieś oddalone od miasta miejsce. Co więc byś zrobił, gdyby coś takiego pojawiło się na twojej drodze? Napisz swoje zdanie w komentarzu. Kwietnia 2023 roku kobieta nazywająca się Valentina, będąc na pokładzie prywatnego samolotu lecącego na dużej wysokości, nagrała dziwny obiekt. Film bywa określany jako najlepsze nagranie UFO na świecie. Podczas intensywnej burzy nagrano coś zaskakującego. Niektórzy uważają, że jest to piorun kulisty, choć sprawa nie jest tak oczywista. Piorun kulisty to zdecydowanie jedno z najbardziej dziwnych zjawisk meteorologii. To kuliste, świetliste obiekty, zwykle występujące podczas burz. Mogą mieć różną wielkość, unosić się, dryfować, zanim w pewnej chwili po prostu wyparowują. Piorun kulisty był wiele razy badany przez różnych ekspertów, jednak dalej nie ma pewności co do jego natury. Do tej chwili wiele jego aspektów pozostaje zagadką. Jest jednak jeszcze inne zjawisko pogodowe, czyli ogień świętego Elma, który często bywa mylony po prostu z błyskawicą. Ale ogień świętego Elma to w rzeczywistości ciągłe wyładowania elektryczne, które pojawiają się w przypadku spiczastych obiektów znajdujących się w silnym polu elektrycznym. Żeglarze w starożytności uważali ten ogień za dobry znak, gdy pojawiał się na maszt takich statków podczas sztormu. W przeciwieństwie jednak do pioruna kulistego,
Ogień świętego Elma nie porusza się samodzielnie, a ogranicza się do czubka konstrukcji, takich jak maszty statku, skrzydła samolotu czy wieży kościoła. Piorun kulisy to w skrócie swobodnie poruszająca się samodzielnie kula, która zdaje się przeczyć prawom fizyki. Porusza się niezależnie, wykazując nieprzewidywalne zachowania, zanim nagle znika. Natomiast ognie świętego Elma ograniczone są do obiektu, takich jak na przykład wieża kościoła. Zresztą zobaczcie to tajemnicze nagranie. Czy to piorun kulisty, ogień świętego Elma, a może coś jeszcze innego? Reptylianie to termin, który ujawnił pan nazwiskiem Ike, który pewnego dnia zszokował świat, twierdząc, że na Ziemi istnieją istoty gadzie. To ogromne jaszczury, które przebyły z kosmosu. Pan Ike przez jednych został wyśmiany, ale zdobył też sporą popularność i wiele osób wierzyło w jego teorie, które swoją drogą naprawdę są dziwne. Pan Ike twierdził, że ludzie gady przybyli z kosmosu na Ziemię, by ją przejąć i ponieważ mogą zmieniać kształty, przybrali postać ludzi. Gdzieś ukrywają się pod postacią prezydentów, premierów, gwiazd, dziennikarzy i innych ważnych osób, które mają wpływ na ludzi. Oczywiście teorie pana Ike'a są szokujące, ale warto przyznać, że na długo przed jego wyznaniem były już historie o półludziach, półgadach, w mitologii, ale także Biblii. Przypomnijcie sobie choćby węża, który mówił ludzką mową i sprowadził pierwszych ludzi na zatracenie. Często spotyka się też wzmianki na temat Tybetu i spotkań z tak zwanymi Nagi, czyli ludźmi wężami, którzy dla tamtejszych mieszkańców nie wydają się niczym szczególnym. Według wierzeń Tybetu Nagi, czyli półludzie, półwęże, mieszkają wewnątrz ziemi. W internecie można odnaleźć mnóstwo urywków dziwnych przebłysków, szczególnie w ludzkich oczach, którzy na chwilę zmieniają kształt swoich źrenic, przybierając charakterystyczny gadzi wygląd. Dziś przedstawimy wam kilka takich nagrań. Reptylianie posiadają podobną umiejętność odbierania energii ludziom poprzez negatywne emocje, takie jak strach czy rozpacz. To właśnie dlatego często mówi się, że dbają oni o to, by na świecie działa się masa katastrofalnych sytuacji, jak na przykład konflikty wojskowe, by ludzie bardziej się bali, przez to mieli więcej energii, którą można im ukraść. Jeśli chodzi o relacje świadków ze spotkań z reptylianami, to można ich znaleźć naprawdę dużo. Często odbywają się wśród miejsc oblężonych wszelkiego rodzaju bitwami czy konfliktami, bo to tam panuje największe natężenie negatywnych emocji, którymi oni się karmią. Jedno z nich pochodzi z konfliktu japońskiego, kiedy ludzie, którym zadawano ból, widzieli w źrenicach swych napastników tak zwane lwie oczy, które opisywali jako całkowicie nieludzkie. Pojawiła się też przerażająca relacja o mężczyźnie, który podczas ataku fanatyków religijnych spotkał się w oko z oko z oficerem, którego wzrok wywołał w nim prawdziwy paraliż, porównywalny do spotkania królika z wężem. Atomówki to kreskówka dla dorosłych? Link do filmiku na ten temat w opisie.